a zatem przyjmowanie wszystkich doświadczeń takimi, jakimi są, takimi, jakie na nas spadają, bez oporu, tak jak Chrystus powiedział. Uderzy ktoś w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Nie stawiaj oporu. Opór powoduje cierpienie. Opór w sensie mentalnym. Opór związany z wyrzutami bądź z poczuciem winy. Przyjmuję doświadczenie. Spokojnie oceniam, co chcę z tym zrobić. Czy to doświadczenie akceptuję? Czy je zmieniam? Zrozumienie własnego naszego istnienia pozwala nam się zdystansować do tego, jakim jest nasze ciało. Jeżeli uświadomimy sobie i poczujemy to, że jestem tylko duchem, istnieniem, które dane nam przeżywać w tym ciele. Jestem gościem w tym ciele. Jestem gościem z jakiegoś powodu, żeby czegoś doświadczyć, żeby rozwinąć swoją świadomość. Na pewno nie po to, żeby przeżyć życie na emocjach, w pełnym dobrobycie, w pełnej szczęśliwości, jeżeli poprzez szczęśliwość rozumiemy euforię i zabawę. Nie po to. Po to, żeby rozwijać własną świadomość, żeby to nasze istnienie, ten nasz duch wspinał się po szczeblach świadomości. Jeżeli zrozumiemy, doświadczymy, poczujemy, że nie jesteśmy naszym ciałem, nie jesteśmy naszym ego, nie jesteśmy naszym umysłem, doświadczymy spokoju. Spokoju, którego nie będzie w stanie wzruszyć żadne doświadczenie. Doświadczenie, które dotknie moje ciało, które dotknie mój umysł, które dotknie mojego ego. Mogą się przytrafiać gorsze i lepsze sytuacje, które wprowadzą mnie w pewien rodzaj smutku, przy czym mój spokój będzie nieporuszony. Żeby tego doświadczać, należy się przyglądać. Przyglądać własnym uczuciom, emocjom, przede wszystkim myślom. Myśli powodują emocje i uczucia. Jeżeli bacznie obserwujemy własne uczucia i emocje, zauważymy wtedy, że coś w umyśle jest nie tak z myślami, że to one nas wprowadzają w takie stany. Wówczas można wrócić do stanu teraźniejszego, do chwili obecnej. Myśli po trzech oddechach się rozpuszczą i zabiorą za sobą te złe emocje. Jeżeli zapomnę o oddechu, to prędzej czy później sobie przypomnę i wracam do obserwacji
oddechu. Kotwiczę się w ten sposób w chwili obecnej. Kotwiczę się w chwili obecnej, usuwam z umysłu myśli z przeszłości, dręczące myśli z przeszłości, myśli zatroskane przyszłości. I tylko jestem. Jestem i czerpię radość z tego, że jestem. Praca, która wyzwala z cierpienia. Ból fizyczny można złagodzić. Cierpienie mentalne można usunąć tylko i wyłącznie, kotwicząc się w teraźniejszości. Przeprowadzimy teraz krótką medytację chrześcijańską związaną z wizualizacją. Taka medytacja zresztą sami wiecie, co robi. Nie ma życia w przeszłości. Żyjemy tu, teraz siedząc teraz, między siedząc, sobą, między sobą. Słuchając tego, co słuchają. To jest nasze życie.